Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marcio, a to jest kolejny odcinek Minecraft Mody. W dzisiejszym odcinku chciałem wam zaprezentować bardzo ciekawego moda o imieniu Ninjas Mod. Tak, jak widzicie, mod dodaje nam wiele rzeczy. Może zacznę od tego, że będę go prezentował z Resybookiem. Link też będzie w opisie do tego moda. I tak, co najpierw dodaje? Dodaje nam shurikeny. Ci, co się orientują w ninja i tak dalej, to zapewne wiedzą, o co chodzi. Płomienny, który widzicie teraz, strzela płomiennymi shurikenami. Normalnie nie możemy je wysłać, musimy stworzyć jedynie dzięki takiej wyrzutni. Kunaje, są to jakby takie ostrza. Bardzo, bardzo fajne, bardzo silne też są i na daleki odrzut jest. Trafię w tą owcę. Trafiłem, no. Bardzo mocne są. Zwykłe shurikany. To jest fajne, bo można je z powrotem potem zebrać. Wybuchowe. Bardzo przydatne, jeśli chcemy na przykład jakąś dziurę szybko zrobić. I bardzo wybuchowe, czyli super, no, czyli super explosion. Są chyba dwa razy większe niż te. Tak, to są shurikany. Potem konstrukcję objaśnię po kolei. Na razie bez konstrukcji. Tak. Co tu jeszcze mamy? Mamy katanę. Katanę, o, to jest katana. Dosyć silna jest. Sprawdzimy na tym gościu. Jest odpowiednikiem chyba metalowego albo kamiennego. No mniejsza, ale jedyny plus tej katany, jeden z plusów tej katany to jest to, że możemy ją ulepszać. Jest odblokowane dla niej. Także to naprawdę bardzo, bardzo dobre jest. Co my tu mamy jeszcze? Nowe moby. Między innymi, może włączę sobie kreatywa. Aha, okej. Jest to gościu, który będzie w nas rzucał kunajami. Jest bardzo silny i on teleportuje się do nas, jak jesteśmy zbyt daleko od niego. Także wezmę sobie diamentowy miecz, żeby go ubić. Nie będę się męczył. Pada na kilka hitów. Tak, kolejnym jest to postać ninja, który strzela w nas płonącymi. Ogólnie nas podpala, no i bardzo też szybko zabija. To jest postać przyjazna ninja, który będzie nam pomagał. Chyba za kość, jeśli się nie mylę. Weźmiemy kość. Kość, nie. Za kawałek mięsa, nie wiem, na pewno będzie w opisie, bo teraz nie będę sprawdzał, ale jeśli go uderzymy, to on będzie nas atakował, jeśli nie mamy kreatywa. I tak to będzie nam pomagał w zabijaniu wrogich mobów. To jest mistrz chyba. Tak jest. Jego naprawdę ciężko zabić. Nie udało mi się go jeszcze zabić. 5 minut go biłem i nic się nie stało. Także najlepiej go jakoś, nie wiem, zapaść pod ziemię. No jest to postać, której się nie da zabić. Także nie polecam go stwarzać na survivalu. No gin. Ja pierdziu. Zaraz rzucimy go. Ona spadła. I ostatnią postacią jest to ninja z kunajem właśnie. I będzie nas atakował mieczem. Zwykły po prostu. Wypadając z niego kilka kunai, czy tych, jak mówiłem, noży. Dobrze, wrócimy sobie do naszego zestawu, odłożymy niepotrzebne rzeczy. I teraz tak, jak się to stworzy? Ogólnie mod dodaje nam taką funkcję, że możemy powtórnie przepalać metal, jak widzicie, na takie sztabki. Jest to bardzo przydatne. Ojku. Jest to bardzo przydatne. No i potem te sztabki, teraz sobie sprawdzę, sztabki możemy sformować na kunai grip, którym możemy też ze zwykłych sztabek zrobić kawałek ostrza i potem łącząc kunai grip z kawałkiem ostrza robimy kunaje. No nie wiem, czy to jest opłacalne, bo dosyć dużo metalu schodzi na jeden, a ich odzyskać potem już nie możemy. Tutaj mamy też funkcję stworzenia shurikenów. Jak widzicie, jest nam potrzebny proch. Do wyrzutni będzie TNT, to zależy też od jakiego zestawu.
Żeby zwykły shurikana stworzył, to jak widzicie, cztery kawałki metalu, jeden kawałek desek, zwykłe ostrze z trzech kawałków metalu, które potem po przepaleniu chyba, tam kolejny mod był. Właśnie, mod dodaje nam jeszcze, nie wiem czy to było zamierzone, ale raczej dla zabawy to było stworzone. Już zobaczymy. Tak, z dwóch kawałków ziemi możemy zrobić metal. To dopiero teraz się dowiedziałem, już wcześniej tego nie było widać. Czyli mamy metal po prostu pod dostatkiem, to no możemy sobie cheatować, jeśli ktoś potrzebuje. Tak, co jeszcze kolejnego? Tak, roztworzymy nasadkę do ostrza, którą potem łączymy z przepalonym, hartowanym ostrzem katany i mamy wtedy katanę, czyli inaczej, no tak, katanę, którą możemy potem zenchantować. Jak widzicie, tutaj się przepalają te i potem z tych możemy to formować do kunai. Co tu jeszcze jest? Tak, tworzymy wybuchowe shurikeny, taką tą podwójną wybuchową. Tak. Co jeszcze nam dodaje mod? Mod dodaje nam ninja butsy. Zaraz pokażę, jak się je stwarza. W każdym bądź razie tworzymy je też bardzo prosto z tych przepalonych. O, tutaj jest. Z Ninja Claw Scrapów, zaraz to znajdę, jak to się tworzy. I z jednego kawałka metalu. Gdzie są te Ninja Scrapy? Ninja Scrap. A tak, już pamiętam. One wypadają z ninja. Także ogólnie, jak zainstalujemy tego moda, to ninja możemy spotkać. Gdziekolwiek tylko będziemy. Dobrze, teraz przetestuję te buty. Jak widzicie, mamy buty, skaczemy, nic tam się nie dzieje. Spróbuję z większej jakiejś odległości. Weźmiemy sobie trochę tego. Teraz musimy trafić na to. Ok. I naprawdę buty bardzo przydatne. Nie widać je tak bardzo. To jest takie kawałki materiału, także bardzo fajny mod, polecam go do zabawy. Chyba wszystko raczej pokazałem. Shurikeny, tak. Jeśli chcemy wydrążyć jakąś jaskinię, to też bardzo mogą być przydatne shurikeny i same kunaje w rzucaniu. Tak, mam nadzieję, że się mod spodobał. Teraz zapraszam do instalacji tego moda. Aby zainstalować moda, pobieramy tego moda z linku w opisie. Najpierw instalujemy Ninjas Mod. Tak, gdy już się ściągnie, otwieramy start, uruchom, procent update, procent, wchodzimy w .minecraft, bin, otwieramy Minecraft Jar za pomocą archiwizera WinRAR, usuwamy metainf i musimy mieć też mod loadera. Tak, i wszystko kopiujemy, zaznaczamy i przenosimy do naszego Minecrafta. Instalacja Resizebook jest taka sama. Pobieramy link w opisie. Też Minecraft Jar to samo. Kopiujemy, zaznaczamy wszystko i przenosimy do naszego Minecraft Jar. Mam nadzieję, że mod się spodobał i będziecie go używać. Jak coś nie działa, albo coś nie wiecie jak zrobić, to piszcie w komentarzach. Tak, mam nadzieję, że się mod spodobał. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania. Dziękuję, trzymajcie się i cześć.